Zanim przejdziemy do głównego tematu, to pragnę poinformować, że dzisiejszy jest odcinek numer 100. Wszystkiego dobrego! Dobra, w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie: czy baseball jest w Polsce popularny? Odpowiedź brzmi: nie. Wszystkiego dobrego, na razie. A tak serio, my fani baseballu doskonale wiemy, że nasza dyscyplina, jeśli chodzi o popularność, jest, no brzydko mówiąc, w dupie. To dziś sobie odpowiemy na pytanie: jak głęboko? i czy już się zadomowiliśmy tam na stałe. Oraz poczytamy sobie opinie z internetu na temat baseballu. Zapraszam. Z pomocą nam przyjdzie oczywiście internet i na początek chciałbym pokazać wam stronę Rawy Katowice, gdzie chłopaki robią naprawdę fantastyczną robotę. Robią taką tabelkę popularności. Pozdrawiam Wojtek, wiem, że ty, ty to robisz. O Jezusie, kurde. Ten odcinek chyba nie wyjdzie. Dobra, mamy więc tabelkę z 20 października roku 2021. Na pierwszym miejscu Panthers z Wrocław i liczba fanów to 28 081. Tylko, że Panthers z Wrocław, z tego co wiem, to również jest futbol amerykański, więc pomijamy to i patrzymy na drugie miejsce. Baron z Wrocław 3899 i ostatnie miejsce 71 fanów. Średnio będzie to, no, jakoś na pewno ponad 1000. Czyli moim zdaniem całkiem nieźle. Zapamiętajcie tę liczbę. Nie samym y, polskim baseballem człowiek żyje, żyje też MLB, na przykład ja. 1196 użytkowników obserwuje tę stronę, czyli wynik naprawdę bardzo dobry, jak na baseball. Tylko teraz tak, na ile Facebook jest wiarygodny? Ja sam jestem adminem strony Lisy Białystok, mamy ponad 1300 fanów, coś, coś takiego. No i ja widzę, kto tę stronę obserwuje. No i tą stronę obserwuje babka, wujek, dziadek kolega, strajka, i, tak i tak dalej, i tak dalej. A ile osób faktycznie interesuje się baseballem? Nie chcę skłamać, nie chcę strzelać, ale podejrzewam, że 30% z tej liczby to jest całkowity max. Dlatego mam problem mały z wiarygodnością Facebooka. Czy to na pewno oddaje te liczby? Nie sądzę. No ale to nic, nie rezygnujemy. Teraz zobaczmy sobie jedną grupę, która mówi, która zrzesza fanów polskiego baseballu. No i nie tylko, po prostu baseballu. I to się nazywa softball, coś tam. Softball polska baseball i softball 1300 członków moim zdaniem to już jest nieco bardziej wiarygodne choć z drugiej strony też ja znam osoby które są na tej grupie i są to na przykład osoby które zaczęły grać w baseball się bardzo podjarały ale ta zajawka bardzo szybko minęła ale na grupie pozostały te osoby nie z drugiej strony są też osoby które dostały na przykład baseballową koszulkę od wujka z Ohio no i wchodzą sobie na tą grupę dołączają do niej po to żeby tą koszulkę opylić ja nie mówię, że to źle, no bo czasami naprawdę fajne fanty się trafiają, no ale wiecie o co chodzi, także nie wiem, mam małe wątpliwości. Skończmy więc z Facebooka i wejdźmy sobie w Google'a. Zróbmy sobie jeszcze w... w narzędziach wyszukiwania, żeby to było w języku polskim, no bo po co nam strony amerykańskie, nie? O, pierwsze co mamy to jakieś zakupy baseballowe, dziwne, dosyć. Baseball, Allegro, sprzęt i akcesoria do baseballu, Decathlon, Polski związek baseball, softball, baseball outlet i tak dalej. Co? O! Widzicie to? To jest pozycjonowanie. Fajnie. Dalej, Flash skoczyli czyli jakieś wyniki, Ceneo. No nic ciekawego tutaj nie ma, moim zdaniem. Sport house kolejny sklep. Sport.pl, baseball. Zobaczmy, co piszą na takich stronach właśnie jak Sport.pl, czyli stronach dużych. Tutaj mamy coś o rasizmie. Tutaj mamy o World Series. Brawo. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Eee, dalej. Dalszy ciąg. Mody Ball kręcą w Realu. Mistrzowie w wyciąganiu graczy ze śmietnika. A wszystko to jest napisane przez Kiedrosport. Polecam bardzo tego pana, pan Kiedrowski, z tego co pamiętam. Conor McGregor stał się pośmiewiskiem. Izraelczycy sprawdzają wytrzymałość łóżek w Tokio. Sytuacja w USA coraz gorsza, kibice nacierają. O, usiadł przy stole, napisał list na szafce o pistole. Czyli, czyli generalnie takie tematy bardziej, no nie wiem, jakieś sensacyjne czy coś. Nie takie stricte baseballowe, co tam w MLB się dzieje. I to nie jest nic złego ja to doskonale rozumiem, bo co przeciętnego Polaka obchodzi, że nie wiem, tam Boston z kimś wygrał, no na przykład. Nikogo to nie będzie interesować, a, a takie strony to muszą mieć po prostu artykuły, na które będą wchodzić ludzie, no i nikt nie będzie wchodzić na, nie wiem, na jakieś informacje z MLB, że nie wiem, Wander Franco przedłużył kontrakt i dostawili tam baniek, no. Chociaż to może jeszcze jest w miarę ciekawe, no. Także na takich stronach nic fajnego raczej nie zobaczymy, chociaż jeszcze raz polecam pana Kiedrowskiego. Chodzimy w takim razie z powrotem na Google'a. I wpiszmy sobie coś takiego teraz w Google'ach. E, baseball Forum. Ja wiem, że czasy forum już minęły dawno, ale zobaczmy, co tam się działo ileś lat temu. E, nie obchodzi nas to. Forum Bukmacherskie. Forum baseballowe Klubu Sportowego. Bełchatów. Kawał historii. Powiem szczerze, że nigdy nie byłem na tym, a 121 zarejestrowanych Użytkowników, ponad 26 tysięcy wiadomości. W sobie nawet fajne mają tutaj działy, na przykład baseball w mediach, filmy, seriale, kreskówki, reportaże w polskich mediach. Super. Eee, I to nawet. I to. Aha, dobra, trzeba się. Sorry. Nie będę się rejestrować. O, weźmy sobie na forum Gazeta, bo tu zawsze dobre jaja są. Weźmy sobie Polski Internetowy Klub Bejsbola, to brzmi ciekawie. Z kiedy to jest post? 20 lat, już minęło. Napisał Karol. Wszystkich, których interesuje baseball, zapraszamy do klubu. Po zebraniu odpowiedniej ilości członków, zrobimy stronę i opracujemy zakres działalności. Wszystkich prosimy o kontakt na e-mail polskibeisbolmałpa.jachu.com. Propsy za jachu ja też mam tam maila. Pozdrawiam dla wszystkich fanów baseballa i softbola No dobra, czytamy. chodźcie, choć zorganizujemy rozgrywki polonijne. Znaki zapytania. Ja u nas waleję klec jakąś drużynę. To by było to, ale pytań, a odpowiedzi mało. Yy, jesteście oszołomy i palanty, Pajacy jeszcze się za futbol weźcie, aż nie mogą wiedzieć, ile cymbałów tu wchodzi. To jakiś debil jest. Zamknij Ryjacyc. Jajo. No, kulturka na poziomie. Ale zgadzam się, zamknij ryj, cycu Ciekawe, ile będziecie mieli członków. Oszołomy, Polacy i baseball kojarzy mi się z w Grenlandii. Fajnie. Ale. A wiecie, co zróbmy? A napiszemy tego gościa do Karola. Dobra, tak o, cześć, z tej strony Kamil, przeczytałem twój post z Gazeta.pl, który pisałeś jakieś 20 lat temu, a propos bejsbolu w Polsce. Jestem bardzo ciekawy, czy udało się założyć jakąś drużynę, czy zebrać się w grupę, pa yy, grupę pasjonatów tego sportu. Pozdrawiam serdecznie Kamil. Zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że odpisze, a jeżeli odpisze, to na pewno o tym powiem. Czy baseball ma szansę przyjąć się w Polsce? Napisał Janki. Czy ta tak popularna dyscyplina w USA ma jakieś szanse na przyjęcie się w Polsce? Czy ktoś zna jakąś organizację bejsbola w Polsce? Ktoś jeszcze się interesuje tym sportem? I to jest post też ze stycznia, czyli też 20 lat temu. Dobra. Ty chyba jesteś palant. Mocny początek, mocny start. Tak, post napisał Janki, odpowiedział mu Sox. ty chyba jesteś palant. No, miłość kwitnie, nie ma co. Może Ligę Palanta to by można stworzyć. No, można by było. A generalnie, ja pamiętam jak zakładałem klub i była jakaś zmianka w białostockich mediach, to widziałem w komentarzach, jak jakiś facet pisał A po co baseball? Przecież my mamy palanta. To jest jakiś amerykański sport, tego sreka. Co mnie Palant obchodzi, chłopie? Yy, dobra, dalej. Przecież już się przyjął. kije w każdym sklepie. Ty chyba dawno w kraju nie byłeś, co? Yy. W Jaśle działa drużyna sponsorowana przez Związek Narodowy Polski ze Stanów. No, tutaj coś konkretnego. A organizacji jest wiele. Pruszków, włomin i inne. Aj, to poziom polskich stand-upów. Trochę. Kije w sklepie to dla skinches, Następny magik. O, tu jest ciekawa opinia. Nie ma szans. Jest to zbyt głupia dyscyplina sportu, popularna chyba tylko w USA, na Kubie i w Japonii. Ciekawe dlaczego. Zero emocji, po prostu porażka i... I hała? Chyba tak. Pozdro. No, to znaczy ja się zgadzam z jednym. To jest głupia dyscyplina. Tak jak każdy sport jest głupi. Po prostu. No to nie jest rozrywka dla plebsu takiego jak ja. Ja zawsze się śmiałem, że na przykład jeżeli ktoś jest zawodowym sportowcem i za to bierze kasę, no to... To jest trochę głupie, nie? Bo można by coś zrobić pożytecznego dla społeczeństwa, ale... ale jeszcze głupsi są ludzie, którzy piszą na przykład o sportowcach albo mówią, jak ja. Ale przyjemności w życiu też muszą być. Popularność tego beznadziejnego sportu w USA opiera się na leniwości społeczeństwa amerykańskiego, które uwielbia siedzieć przed telewizorem, pierda <grydalań>, chipsy z coca kolą i tuczycie się jak <grydanie> świnie. Mecz baseball trwa mniej więcej 3 godziny. A jest taki nudny i powolny, że idąc do kuchni ponosną porcję chipsów i Coca-Coli, nie traci się na żadnych emocjach sportowych, bo po prostu w tej grze ich nie ma. No, zgadzam się, ale to też jest dobre. Chyba nikt nie lubi uczyć, jak idziesz sobie zrobić kanapkę, tu coś tam się wydarzyło, nie? Dobra, ale jest jakaś riposta, przesadzasz, grałeś kiedyś w baseball? nie jest wcale taki nudny, jak wiesz, o co chodzi. I z tym argumentem też się nie zgadzam, bo generalnie każdy sport trzeba zrozumieć. I to taki argument, że dla Ciebie ten sport jest głupi, bo go nie rozumiesz. Bo, albo nie rozumiesz zasad. No, tak jest z każdym sportem, może poza bieganiem, bo tego nie trzeba akurat rozumieć. Poszedł i... i tyle, i meta. O Jezu, nie chce mi się tego czytać, bo to jest trochę przykre. Straszne. Dobra, wyjdźmy z tego forum, bo to jest... głupie. Weźmy sobie... A, wam coś pokażę. Golden Line, ktoś pamięta w ogóle takie rzeczy? I patrzcie, jaki jest temat. Białystok Baseball, wejdźmy. I tak, szukam osoby zainteresowane samym baseballem, jak i promocją baseballu w Białym Stoku. I to jest post historyczny, bo od tego posta zaczęła się przygoda drużyny Lisy Białystok. Ja odpowiedziałem na ten post i sobie drużynę założyliśmy. Można? Łatwo? Można. Jeden post i poszła drużyna. Także. Do roboty, nie ma żadnych usprawiedliwień. Dobra, szczerze mówiąc w tych googlach to nic nie ma, dlatego wejdźmy sobie na stronę Wykop. Wykop, ale chcę Wam coś pokazać jednego, a mianowicie chodzi mi o tagi. Wyszukajmy sobie na początek baseball. 31 osób obserwuje tak baseball. Ja wiem, że Wykop to nie jest jakaś wielka społeczność, chociaż jest spora. No, ale 31 to jest zajebiście mało, serio. I zobaczmy, co w ogóle piszą pod, ty pod tymi tagami, no bo może jakieś głupoty, nawet nie wiem. Dzień dobry, najlepsza australijska drużyna baseballowa płaci zawodnikom w Bitcoin. No, do okej, okay, dobra, ciekawostka. Piłka pedząca 1600 km na godzinę <śm> kontra majonez, super. Y Mamy jakiś fanów baseball MLB, czy to są trudne warunki do spełnienia. O, to może coś, Houston Astros kontra Houston, Astros. co? Co? To chyba bookmacherka jakaś, tak mi się wydaje. Ja, bo ja się nie znam na tym, ale. No ale na razie nie ma żadnych postów dotyczących, no, tak stricte, baseballu, nie? Yy, dalej. Jak ja nienawidzę Houston Astros, za to cheatowanie połowa teamu powinna kompletnie wylecieć z ligi, a oni sobie normalnie dalej grają. Ale tu z dołu punkt i jest 2 do 0 dla Trastros kontra White Sox. Kolego, co ty masz do Astros? A tak serio, to pozdrawiam, no bo widać, że ktoś się interesuje, nie? Pierwsza osoba, która się interesuje bejsbolem, bo tam bóg moherki, czy coś to, i czy jakiś ciekawostek, to ja nie liczę, no. Reci 7-0 w pierwszym minigu, o, nie, coś tam jest, tylko że patrzę teraz, to jest sprzed trzech miesięcy. Post kolejny. O, nie znam się kompletnie na bejsbolu. Sprzed trzech miesięcy, czyli no, ten, tak w sumie. nie żyje, niestety. Jeżeli chodzi o takie typowo amerykańskie sporty, to tak to u mnie wygląda. hokej, koszykówka, futbol amerykański. To pierwsze trzy miejsca i na 120 miejscu baseball. Serio, co to jest? Jak można to w ogóle oglądać? A wiesz, że można? Ale zobaczmy, co ludzie piszą. Baseball lubię oglądać, ale tylko play-offy. No, też tak można. Playoffy są ciekawsze, pewnie. W MLB się można wkręcić, jak się obstawiał Buka, szczególnie play i World Series. Emocje są duże. Pewnie to prawda, nie wiem, bo nie obstawiam. MLB to najlepszy amerykański sport, jaki odkryłem. Jak się chcesz wkręcić, to pisz. Dobra, tak serio to nigdy tego nie oglądałem. No właśnie. Ktoś mówi, że, że baseball jest beznadziejny i nigdy tego nie oglądał. Trochę słabo. Co masz na myśli z wkręcaniem się? Zasady są dosyć nieintuicyjne. Mi zajęło trzy tygodnie, zanim wszystko ogarnąłem. A to jak masz jakieś linki do pozrania, to poproszę. Zobacz sobie na YouTube polski kanał Baseball i inne historie. Genialny tłumacz o co chodzi w baseballu i całą otoczkę do tego. Jak masz pytania, o zasady, to jestem. Ja też polecam. Też polecam, dobre to jest. O, nie ogląda, bo wiem, że chujowe to co będę oglądał. Prawidłowe podejście. Futbol amerykański to największa patola, kilka godzin meczu, a piłka w grze średnio 11 minut. No ja też za futbolem nie przepadam za bardzo. Znaczy nie wkręciłem się w ogóle. Jest mi obojętny. Bo w baseballu to fajnie się gra ogląda niekoniecznie. Ciekawe jak to jest w Polsce? Znaczy ciekawe, ile osób na przykład interesuje się samym baseballem, a na przykład nie gra w klubie, a ile osób? Gra w klubie, a nie interesuje się baseballem, czyli MLB na przykład. U mnie w klubie na przykład, jeżeli mamy tam z 20 osób, to podejrzewam, że ze 3-4 interesują się dodatkowo MLB. A tak poza tym to mają to gdzieś. Po prostu lubią sobie pykać. Ale znam też osoby, które się interesują MLB, a z żadnymi klubami czy ze sportem jako sportem nie mają nic wspólnego. Ciekawa, jaka jest proporcja w Polsce. Dobra, tak to wygląda pod tagiem baseball. Wejdźmy jeszcze sobie na koniec MLB. Yy, tam było ile? Yy, 31 osób obserwowało, a MLB sobie wpiszmy 26, jeszcze lepiej, super Więc co, nic się nie dzieje na tym tagu, ale Ale ja sobie, nie wiem czemu nie obserwuję w sumie tych tagów, ale będzie tak Ciach, obserwuj I jeszcze sobie baseball, wolniemy Obserwuj to już jest więcej, jest już 32. Skończmy z wykopem, i na sam koniec pokażę Wam takie coś, co się nazywa Google Trends. To, jest, to są po prostu słowa wpisywane przez internautów z całego świata, czyli to, co jest obecnie na topie. Nie wiem, tam jakieś wybory, czy, czy COVID, czy coś tam, co jest popularne. O, widzicie Taylor Swift, Kim Kardashian, jakieś, a my sobie wpiszemy Baseball. I oczywiście w Polsce. Polska jest, ostatnie dwa miesiące może być w yy, szkrikwarka Google. Dobra, mi pasuje. I tutaj nie znajdziemy liczb, w sensie to nie jest tak, że tam 100 osób, yy, tak jak tutaj o polskie, że 100 osób wpisało sobie hasło baseball. Tylko ta setka to jest, to chodzi o to, że to jest najwięcej, jakby, nie? Czyli opolski jest tutaj takim wyznacznikiem, że o opolskie to jest najwięcej, a później to tam mniej, 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 mniej. mniej. I jak to wygląda w województwach? Największe zainteresowanie w ciągu ostatniego roku to w Opolskim, drugie miejsce Śląskie, dopiero Pomorskie. To pewnie Grzesiek z Wrocława wpisuje w Googleach cały czas baseball i narobił. A Podlaskie jak wygląda? Słabo. Ja sam nie dam rady. I tu jest ciekawa rzecz. Podobne zapytania, czyli co poza tym wpisują internauci? Jest to baseball jacket. Macie pytania? No nie o to chodzi. O, podobne tematy. Bluza, odzież, narty, rękawiczki, rękawica baseballowa. Jedyne hasło <gryw> związane z baseballem, w sumie, na, w tych podobnych tematach. Wpiszmy sobie jeszcze MLB i zobaczmy te województwa. Tym razem na pierwszym miejscu świętokrzyskie. O, to jest ciekawe. W świętokrzyskim poznałem baseball od tych moich przygód w świętokrzyskim. Zaczęła się moja przygoda z bejsbolem, ale wtedy internetu nie było, jak ja to poznałem, Jest to nie ja. Świętokrzyskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie i Podkarpackie. O, to też ciekawe, dosyć. A Podlaskie? A Podlaskie leży i kwiczy, jak zawsze. Podobne tematy, to jest ciekawe. New York Yankees, drużyna bejsbolowa. Jeżeli serio, to jest na topie, to bardzo się cieszę, chociaż ja ich nie lubię. Ale dobrze, że w ogóle ktokolwiek się w jakiś tam sposób interesuje. Tak to wygląda. Jakieś podsumowanie na koniec? Ja w sumie nie dowiedziałem się niczego nowego, wiedziałem, że jest źle, ale czy są powody, żeby się martwić? Moim zdaniem niekoniecznie. No bo ja tak sobie przejrzałem też inne sporty, głównie kanały na YouTubie, przygotowując się do tego odcinka. Na przykład, nie wiem, hokej na lodzie, futbol amerykański, patrzyłem polskie kanały YouTube'owe, jut ile to mają oglądalności, subskrybentów. I wiecie co? I generalnie jest lipa. Jest lipa i tak zacząłem się zastanawiać, czy my jesteśmy w ogóle sportowym narodem. Także nie ma co się martwić, żyjemy w XXI wieku, jest internet, więc dostęp do informacji mamy z zagranicznych stron, MLBTV możemy sobie kupić. Wszystko mamy na miejscu. Jeżeli jesteś fanem baseballu, to wszystko znajdziesz w internecie i nie ma problemu. A szczerze mówiąc, mi już przestało nawet zależeć, żeby to się jakoś rozrosło. No, będzie jak będzie. Wróćmy jeszcze do samego początku. Mówiłem, że jest to odcinek 100. Bardzo dziękuję za obecność, za oglądanie tych materiałów. Wiem, że są osoby, które śledzą ten kanał od pierwszego odcinka. Muszę Wam powiedzieć jedno: Nie jesteście do końca normalni. I za to Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.